Cześć Wam wszystkim z tej strony, Bogdan. Dzisiaj Wam pokażę, co to jest snowtubing. Snowtubing jest to zjeżdżanie na pontonie, tylko że na śniegu. Jak to ma nazwa wskazuje, jesteśmy w Zakopanem. To jest Wielka Krokiew, tam skaczą skoczkowie. Zobaczcie, jak leci. O, wylądował. I idziemy sobie teraz skorzystać. Pokażę Wam, czy to jest fajne, czy nie. Będziecie mogli sami ocenić. Powiem Wam tak, fajna zabawa dla dzieci od 4 lat. Tu jest, zobaczcie, gigant, wyciąg narciarski, zjeżdżalnia pontonowa WW, Zakopane, gigant. No i mamy tutaj bilecik kupiony. Pan odbija tutaj zjazdy i tutaj jest kasa. W kasie sobie kupujemy i jedziemy. Podchodzimy z pontonem i zobaczcie, jak to wygląda. Pan zaczepia tutaj sznureczek i jedzie się powoli do góry. Bezpiecznie, dla dzieci jest to super. I u góry pan jest też, który odpina i zjeżdża się tutaj tą rynną na dół. Pokażę Wam całe, jak to wygląda. Fajna zabawa, bardzo bezpieczna. Jest tam regulamin, można sobie poczytać. I tak to wygląda. Dobra, jesteśmy podczepieni. Siedzimy sobie w pontonie. Pamiętajcie, żeby trzymać dwóch tutaj uchwytów się. Dzięki temu będzie jeszcze lepiej. A zauważyłem jedną rzecz, że siedzimy sobie w pontonie wygodnie, ale jak zrobimy sobie jeszcze tak do przodu nogi i tak pupę wyżej damy, środek ciężkości, to jest jeszcze zabawniej, bo na tej rynnie, którą zaraz będziemy zjeżdżać, wtedy kręcimy się w kółko non-stop i jest w ogóle super zabawa. Tak więc zobaczcie. Cały ten wyciąg pontonowy jest pełny. Tam mamy Wielką Krokiew, jak dobrze kojarzę. I skoczkowie dzisiaj sobie skaczą, więc fajnie to wszystko się prezentuje. Tak więc, jeżeli byście mieli gdzieś w okolicy, bo takich miejsc jest więcej jak to, snowtubing to się nazywa, czyli zjazda pontonem w takiej tubie, to jest fajna zabawa, szczególnie dla dzieci. O, tam jest moja córka, dalej gdzieś. I właśnie zjeżdża na dół. Pan odczepił. I zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Dajcie znać, czy korzystaliście kiedyś ze snowtubingu, czy jeszcze nie. Ja jeszcze nie, pierwszy raz, 3 zjazdy. I fajne. Naprawdę fajne. Zaraz zobaczycie po kolei, jak to wygląda. Jeżeli ktoś z Was miałby pytanie, czy da się tym sterować w czasie zjazdu. Da się, jeżeli na przykład wystawimy sobie rękę i naciśniemy delikatnie w tą stronę, to wtedy skręcamy w lewo. Jeżeli z drugiej strony, to w prawo. Czyli można dwie ręce, oczywiście powinniśmy trzymać tu, ale możemy delikatnie sobie na przykład tutaj zakręcić, albo jakby, jeżeli chcielibyśmy utrzymać na wprost, no to wystarczy puścić i jedną lub drugą ręką sobie kontrolować. Nie ma szans wypaść z tego. Bardzo bezpieczna atrakcja dla dzieci. Tak więc jedziemy. Zobaczcie, z drugiej strony. Dobra. Rozjeżdżamy. Trzymamy się. Pan odczepi. Tutaj uchwyt od sznurka i jedziemy w dół. Dziękuję. I jedziemy. O, jedziemy, zobaczcie, to jest ta tuba. Teraz jedziemy w dół. Rozpędzamy się. Jak w termach chochowskich albo innych. Jedziemy, powodujemy szybko. Zobaczcie, super jest. Czasem skręcimy w prawo, czasem do tyłu i trzymamy się cały czas uchwytów i do góry! O, już jesteśmy na dole, na tych gumowych matach się zatrzymujemy, wstajemy. Jeżeli mamy więcej zjazdów, no to idziemy. Okej. Tak więc fajna sprawa. Polecam, jeżeli ktoś z Was jeszcze z tego nie korzystał. Naprawdę fajne, polecam. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam.